Ja jestem pod wrażeniem, bo PiS pod tym względem jest zupełnie teflonowy. Mamy polskie placówki dyplomatyczne, do których nie da się wejść bez dania łapówki lokalnym wataszkom. Nie zmieni to kampanii, bo ta kampania już jest ustawiona. Zresztą tak mówią też sztabowcy. Nie będzie żadnych nowych pomysłów i też dlatego cały czas oni wychodzą z tymi czterema najważniejszymi punktami. Patryk Słowik, wirtualna. Przepraszam, the ladies first. Joanna Miziołek wprost. Patryk Słowik, wirtualna Polska. Dzień dobry. Witam was. I jak was zapraszałem w weekend, to myślałem, że głównym tematem będzie afera wizowa. A nie jest? Będzie, ale jeszcze się jeden pojawił. Afera goni aferę i pewnie zagęszczenie będzie. Teraz wchodzimy, jeszcze mamy miesiąc cały. Więc pewnie się zagęści aferalnie. I rzeczywiście, kiedy obserwowałem trendy na Twitterze, Wisła wyprzedziła wizy. Wisła jeden z, no, że nie to jeden nie zera, wykluczcie nas, z tego, nas, proszę. Bo... Nie chcesz się wypowiadać o Wiśle. No dobrze, to, ale chciałem zapytać o stan gry troszeczkę między w tych aferach. Czy sądzicie, że albo wizy, albo Wisła, czy którakolwiek z tych spraw w jakiś sposób przechyliła, może przechylić, ale bądź o zwycięstwo, bądź popularności? Ja paradoksalnie uważam, że ta afera wizowa, która oczywiście to też jest skandal, mimo tej liczby tych wydanych wiz, która nie jest tak duża, jak zapowiadała Platforma Obywatelska, nie zmieni stanu gry, a wprost może nawet przeciwnie, trochę pogłębić ten temat, o który narzuciło Prawo i Sprawiedliwość, czyli migrantów. No bo zobaczcie, co się dzieje po wybuchu tej afery wizowej. No TVP Info grzeje temat migrantów. Znaczy mamy cały czas setki przypominane Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, Janiny Ochojskiej, ten wspaniały bieg Franka Sterczewskiego z tą siatką. Przepraszam, Dariusz Joński z Michałem Szczerbą. To jednak moim zdaniem to po prostu jest wchodzenie w temat narzucony trochę przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo wydaje mi się, że mimo tego, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj oczywiście swoje grzechy za plecami, to jednak trudno przebić w tym antyimigranckim wizerunku Prawo i Sprawiedliwość Platformę Obywatelską. Znaczy Platforma Obywatelska będzie raczej uważana za partię, która chciała zapraszać migrantów niż Prawo i Sprawiedliwość, chociaż teraz moim zdaniem oni się sami w tym zamieszali, bo puszczają spoty antymigranckie, więc no... No właśnie, przed chwilą Anna Maria Żukowska zwracała uwagę, że Platforma pod przyszłego sojusznika, czyli Konfederację, w tym momencie i propagandowo już nieco mija w tej sprawie PiS z prawej. To może być to jest skuteczna taktyka? Znaczy nie mam pojęcia, czy jest skuteczna. Przede wszystkim moim zdaniem to, o jakich aferach mówimy dzisiaj, nie będzie miało żadnego przełożenia za 2 czy 3 tygodnie. Nam się wydaje regularnie, że już nie będzie większej afery i że to już jest największa, jaka może być. 21 wieku. A potem 2 dni później dowiadujemy się o kolejnej. I powiem tak, ja jestem pod wrażeniem, bo PiS pod tym względem jest zupełnie teflonowy. Niezależnie od tego, co by uważa, czy ktoś uważa, że jest wielki kłopot, czy mniejszy kłopot, no to rządzący są zupełnie teflonowi, bo takie natężenie kłopotów, jakie mieli w ostatnich tygodniach, powinno ich zupełnie zmieść. Natomiast my się zastanawiamy nad tym, jakie kolejne będą afery i czy te afery będą miały wpływ na wynik. No ale to w gruncie rzeczy były formacje, które przeżywały bardzo dużo. No aferę podsłuchową, hazard, właściwie Platforma Obywatelska przed swoją pierwszą, przed swoją drugą kadencją, tak, przed wyborami, miała kilka bardzo porządnych tąpnięć, no, włącznie z aferą hazardową. Czy w ogóle afery są w stanie zmieść w Polsce polityków, czy awantura wewnętrzna, która następuje po aferze, tak jak było w przypadku afery Rywina? To znaczy, wydaje mi się, że jednak wtedy były w stanie. No, a afera Rywina to było jedno, druga sprawa, ta afera podsłuchowa, no, która moim zdaniem jednak też zmiotła Platformę Obywatelską, a przynajmniej Donalda Tuska z polskiej polityki, no bo on pojechał do Brukseli. Więc no pewnie gdyby jeszcze ten Donald Tusk... Ale to pojechał w wyniku afery podsłuchowej? Myślę, że Igor Ostachowicz mu wtedy doradzał, że twój wizerunek już na tyle jest zepsuty, że jednak musisz zostawić tą platformę i gdzieś się oczyścić i dostać dobre stanowisko. Więc tak to moim zdaniem wyglądało. Natomiast teraz tak nie jest, bo chyba po prostu mamy tak za dużo tych afer, to jest jedno.
Poza tym to też jest ciekawe, o czym kiedyś mówił Adam Bielan, że jakby wszystkie afery trwają, tak samo wydarzenie trwają ileś tam godzin teraz. Mamy zbyt szybki świat, internet. To wszystko dzieje się gdzieś w naszej, niestety, mówiąc szczerze, bańce, gdzieś w twitterowej bańce, a ludzie na zewnątrz zupełnie inaczej ten świat odbierają. To znaczy, dopóki im się dobrze żyje, jest jakiś dobrostan, to te afery ich po prostu nie interesują. Dlatego też, jak kiedy oni wychodzą sobie na ulicę i myślą sobie, no tutaj, nie wiem, Platforma mówi, czy jest afera wizowa, mówi, że wpuszczają imigrantów. No i gdzie ci imigranci? Patrzą sobie na Polskę, wyjeżdżają sobie do Włoch, wyjeżdżają sobie do Grecji i patrzą, widzą tych migrantów gdzieś tam. Trochę rzeczywistość się nie styka z tymi wszystkimi aferami, a tak naprawdę ludziom przede wszystkim zależy na tym, żeby im się dobrze i spokojnie żyło. Jeżeli ktoś im zapewnia bezpieczeństwo, to będą o tego głosować. Jest trochę takie, mam wrażenie już, jest za dużo tych afer, my już na nie nie zwracamy uwagi. Poza tym trochę też jest tak, że Platforma te tematy przegrzewa. To znaczy mówi właśnie największa afera od 89 roku. No i raptem się okazuje, że ta afera na 250 czy 260 wiz ma być tą największą aferą, a wcale nią nie jest. Bo tych afer było naprawdę w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości mnóstwo. Willa Plus, ja miałam wrażenie, że ta Willa Plus już coś tam spowoduje, bo to jednak były ogromne pieniądze, które nie szły na edukację, a szły na jakieś prywatne fundacje. I to było takie dla mnie zaskakujące, że nic się takiego nie stało. A po prostu mam wrażenie, że to nadal nie jest afera, która może ten rząd gdzieś tam doprowadzić do upadku. No właśnie, a jeżeli jest taka sytuacja, jak wspominałaś, że wykręcane jest tych tam kilkuset, to poważnej afery dotyczącej kilkuset wiz, sięgającej wysokich szczebli ministerialnych prawdopodobnie. Robiona jest tego największa afera XXI wieku. Mówi się o milionach ludzi, tak, wręcz, tam o setkach tysięcy, o milionach. Jeżeli to wszystko jest wykręcane do tego stopnia, jeżeli w gruncie rzeczy od 2015 roku słyszymy, że w Polsce nie ma demokracji, że za chwilę będą ostatnie wybory, że nawet przystanek Woodstock już będzie ostatni, wszystko, czy Polentrock Festival, przepraszam, że wszystko będzie ostatnie, to czy w gruncie rzeczy można jeszcze, jeżeli jedni i drudzy już wytoczyli tego rodzaju działa przeciwko sobie, to czy można jeszcze komuś zarzucić coś poważnego? To jest podstawowy kłopot, natomiast też stosujmy odpowiednie proporcje. Jeżeli wychodzi prokurator generalny i mówi w radiu, że dajmy spokój, co prawda doszło do nieprawidłowości z udziałem ludzi będących blisko zarządzających tym państwem, bo abstrahując od tego, czy Piotr Wawrzyk wiedział i pomagał załatwiać te wizy, czy nie wiedział i pomagał załatwiać te wizy, no bo to są te dwa warianty, no to prokurator generalny mówi, ale dajcie spokój, to chodzi tylko o 270 osób. No to moim zdaniem chodzi o aż 270 osób mimo wszystko. I druga kwestia. Wydaje mi się, że w kontekście afery wizowej są dwa wątki, i jedni mówią o jednym, a drudzy mówią o drugim. To znaczy, jeżeli mówimy o załatwianych przez polityków wizach, to mówimy o 270 przypadkach. Natomiast mamy do czynienia z co najmniej kilkudziesięcioma tysiącami przypadków, gdzie żeby otrzymać wizę i w ogóle wejść do konsulatu, trzeba było dać łapówkę. I tu te przypadki nam idą w dziesiątki tysięcy, a być może setki tysięcy. Dla jasności, tutaj nie ma pana Wawrzyka, nie ma innych polityków, natomiast mamy polskie placówki dyplomatyczne, do których nie da się wejść bez dania łapówki lokalnym watażkom na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. Dla mnie to jest gigantyczna afera, dużo większa od... Ale lokalnym watażkom z tych krajów. Tak, z tych krajów. No tylko pytanie brzmi, jeżeli polskie służby konsularne o tym wiedzą, a wiadomo, że o tym wiedzą, bo doniesienia były co najmniej w lutym 2023 roku. I od tego czasu nikt nie uznał za stosowne się tym zająć. A rządzący też uważają, że to nie jest kłopot. Kłopotem jest tych 270 przypadków. To dla mnie dużo większą aferą dla państwa jest to, że w wielu państwach nie można otrzymać wizy do Polski, nie można w ogóle spotkać się z konsulem bez dania łapówki. I to jest dla mnie największy kłopot. Więc jeżeli PiS mówi, to jest tylko kilkaset przypadków, opozycja mówi, to jest kilkaset tysięcy przypadków, to paradoks tej sytuacji polega na tym, że i jedni i drudzy mają rację, tylko mówią o dwóch różnych obliczach afery wizowej. A to, że przy okazji niektórzy myślą, że pan Wawrzyk załatwił
dla 500 000 ludzi wizy, no to to już jest inna rzecz. No powiedzmy sobie szczerze, że marszałek Grodzki, a także kilku innych działaczy Platformy Obywatelskiej w gruncie rzeczy do tej puli wliczyło uchodźców ukraińskich, tudzież uchodźców, a także emigrację, a także emigrantów z Białorusi, których raczej trudno... I oni zadziałali źle. I ja publicznie pisałem, że marszałek Grodzki powiedział rzecz nieprawdziwą, ale jednocześnie marszałek Grodzki powiedział to, co jest istotne, to znaczy on powiedział, że dochodziło do ogromu nieprawidłowości przy przyznawaniu wiz. I to jest faktem. Różnica polega na tym, że te kilkaset tysięcy przypadków to nie jest przypadek pana Wawrzyka i jego kolegów, tylko to jest przypadek albo przy świadomości lokalnych urzędników państwowych w danych placówkach dyplomatycznych polskich, albo przy ich bierności. To znaczy oni udawali, że nie wiedzą, co się dzieje poza konsulatem i nie wiedzą, kto pilnuje tej kolejki. Mm-hmm. No a może faktycznie, jakby oczywiście nie znamy szczegółów i na pewno Polska powinna interweniować, ale z drugiej strony wiemy, że w takich krajach tak naprawdę możliwości działania dyplomatów poza konsulatem są bardzo małe. Znaczy ja mogę... A korupcja jest wszechobecna w bardzo wielu krajach, co więcej przyjęta kulturowo jako rzecz funkcjonująca politycznie. Wydaje mi się jednak, że to polskie państwo powinno brać odpowiedzialność za to, czy można wejść do polskiego konsulatu, czy nie można wejść do polskiego konsulatu. Możemy oczywiście przyjąć założenie, że korupcja w danym państwie jest wszechobecna, natomiast ostatecznie to Polska za to bierze odpowiedzialność. Co więcej, to uderza w uczciwych polskich przedsiębiorców, bo to ci przedsiębiorcy często ściągali tych ludzi do Polski, bo potrzebowali ludzi do wykonywania różnych zadań, których często Polacy nie chcieli wykonywać. No to może ściągnęli tych najbardziej obrotnych. I jeżeli ktoś, właśnie do tego zmierzam. I jeżeli jeden przedsiębiorca dawał łapówki i dzięki temu mógł ściągnąć ludzi, a drugi nie dawał łapówek, to ja współczuję temu, który nie dawał, zachowywał się uczciwie i dlatego miał kłopoty w biznesie. Ale jeszcze wracając do orędzia marszałka Grodzkiego, czy to nie jest trochę tak, że jakby tutaj gdzieś w okolicy spłonął dom i ja bym wystąpił i stwierdził, że spaliła się cała Praga? No ale marszałek Grodzki ma taką manierę olbrzymiania wszystkiego. Zresztą on bardzo do ostatniej chwili korzysta z tego, że może ogłaszać to orędzia, no bo przecież cała Platforma Obywatelska najchętniej by go tam już gdzieś z tyłu schowała. Donald Tusk chciał się go pozbyć w pewnym momencie, ale się nie dało. No nie dało się, ale w przyszłości no, raczej nie będzie marszałkiem Senatu, jeżeli opozycja będzie miała tam większość, więc wydaje się, że jego los jest jakby już przesądzony. No, jest to przegrzewanie tematu, bo z jednej strony oczywiście to, o czym mówi Patryk, czyli to jest skandaliczne, korupcja, to wszystko się dzieje. O tym pisał zresztą Witold Jurasz, że to jest sprawa służb przede wszystkim. Natomiast czy to ma tak rzeczywiście większy rozdźwięk, jeśli chodzi o kampanię? No moim zdaniem wpisuje się w całą retorykę, ale drugiej strony, tej strony, która odpowiada za aferę wizową, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Bo pamiętacie, że jeszcze niedawno, kiedy było przecież pytanie referendalne, Platforma Obywatelska mówiła, przecież to nie są bieżące tematy, to są tematy z jakby już przeszłości. Wiek emerytalny, kwestia migracji. Mówili, przecież Komisja Europejska ostatecznie nie każe nam tych migrantów tutaj lokować, no bo przecież przyjęliśmy migrantów z Ukrainy. A raptem się okazuje, że to jest jak najbardziej bieżący temat. I mam takie wrażenie, że im więcej oni mają tych wpadek takich właśnie dotyczących takich kwestii, jak chociażby ta rakieta też słynna, która spadła u nas, której dopiero jakaś kobieta na koniu, zdaje się, ją odnalazła i w ogóle utrata zaufania dla bezpieczeństwa państwa. A z drugiej strony, no to wychodzi Prawo i Sprawiedliwość i powie, a Tomasz Siemoniak likwidował WOT. Tak? To znaczy, za każdym razem mam wrażenie, że oni sobie przygotowali taką broń obusieczną, w której cały czas jest uderzana w rządy Platformy Obywatelskiej. A czy nie macie wrażenia, że my zbyt często, takie nasze zadanie, ale zbyt często zastanawiamy się nad tym, jak dane wydarzenia się przełożą na wyniki wyborcze. To znaczy, spadła gdzieś rakieta, jakaś kobieta na koniu ją znalazła, a my dyskutujemy już danego dnia, a jak się to przełoży na notowania PiSu, Platformy i kogoś jeszcze. Dowiadujemy się o aferze wizowej, a my natychmiast zastanawiamy się nad tym, jak to się przełoży na notowania PiSu, Platformy, czegoś jeszcze. W ogóle nie dyskutujemy o tym, jak powinno się załatwiać te tematy. To znaczy, w ogóle nie zajmujemy się tym,
jak zmienić rzeczywistość, żeby ta rzeczywistość była lepsza. Tylko my się zastanawiamy, a czy Platformie to będzie plus 3 punkty procentowe, czy minus 3. Nie, mam wrażenie, czy PiS to zabije, czy nie zabije. Zastanawialiśmy się w przypadku i rakiety, i w przypadku afery wizowej, tylko że chodzi o to, że no, teraz akurat trwa kampania wyborcza, zostały 4 tygodnie i chodzi o też wiarygodność drugiej strony, no bo jeżeli druga strona uderza, no to zaraz Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, a wy w tym temacie jacy jesteście. I dlatego wydaje mi się, że te wszystkie wpadki, które się pojawiają, no zaczynają być mimo wszystko, to kwestia chociażby tego bezrobocia słynna, tak, że Prawo i Sprawiedliwość w spocie powiedziało, że 15%, no i Platforma wygrała w sądzie tylko 14,4. No sami sobie strzelają cały czas gole i mam wrażenie, że z tą aferą wizową będzie podobnie, bo no tak jak ja usłyszałam w sztabie Prawa i Sprawiedliwości, teraz zobaczysz, jaką zrobimy jazdę przez tydzień migrantami. No i jazda jest, Lampedusa, od razu się zaczyna. I ja mam tak, jak widzę, jak ludzie na to reagują, no to myślą sobie, no ale o co im chodzi? Przecież chcieli, zbudowali płot, zbudowali mur, obronili nas przed migrantami, oni mówią, że oni chcą wpuszczać migrantów. Ludzie są w takim chaosie informacyjnym i sami już nie wiedzą, czyja to jest afera, kto chce wpuszczać migrantów i uważam, że tutaj jest ta przewaga partii rządzącej przez to. Zresztą no, wydaje mi się, że dyskontowanie polityczne wszelkiego rodzaju tematów jest standardem w demokracjach. No, to wystarczyło spojrzeć na Stany Zjednoczone, co się działo, nie? Przed wyborami ostatnimi. Ale ja się zastanawiam w sprawie całej tej afery nad jeszcze jedną rzeczą, nad orędziem. Bo szczerze mówiąc, orędzie to mi się kiedyś kojarzyło tam prezydent, tam nie wiem, w okolicach wyborów albo ważnych wydarzeń, w Wigilię prymas, przez lata prymas z gęb, wiadomo było, że Wigilia. Natomiast w tym momencie to orędzie zupełnie zaczęło inaczej funkcjonować. Najpierw jeden marszałek, potem drugi marszałek. Może po prostu poszerzyć dostęp do tych orędzi. Jeszcze wcześniej był pan premier Morawiecki o zbożu, czyli zaczęliśmy tak, czwarta osoba w państwie formalnie wygłosiła orędzie, potem trzecia osoba w państwie, potem druga osoba w państwie powiedziała w orędziu, że ta trzecia osoba w państwie kłamała w swoim orędziu. Czyli teraz prezydent powinien sprostować. Pierwsza osoba w państwie orędzie, pytanie o czym powie Jarosław Kaczyński. No, ale on chyba też nie może wygłaszać orędzia jako wicepremier. Rozumiem, że to był żart. No dobrze, ale teraz faktycznie należałoby oczekiwać orędzia prezydenta o spokój społeczny na przykład. Ale faktycznie, no, kiedyś jak ktoś występował ważny polityk w orędziu, to było coś ważnego, nie? A teraz to jest wykorzystywanie czasu antenowego. Marszałek Grodzki robi to jak może, no ale marszałek Witek też to jest... ma to orędzie takie. Właśnie marszałek Grodzki za mało? W ogóle nie korzystał z instytucji orędzia przez te lata. Gdy teraz nagle się obudził, postanowił, że on wygłosi orędzie, miał wcześniej, ale powiedzmy sobie... No i dowiódł tego, że dobrze, że nie korzystał. To jest narzędzie, które marszałek Senatu, polityk opozycji mógłby wykorzystywać, żeby też przekazywać pewną narrację, która, jak twierdzi, nie dociera do widzów telewizji publicznej. I ona rzeczywiście nie dociera, bądźmy szczerzy. Natomiast to, jak z tego korzysta, to jest już zupełnie inny temat. Natomiast ja się nie zgadzam, że on korzysta zbyt chętnie. On korzystał z tego zbyt rzadko, ale po obejrzeniu rzeczywiście jestem w stanie przyznać, rzeczywiście nie z tego wyniku. Pozostaje pytanie, jak w tej sytuacji marszałek Witek ma docierać do widzów TVN-u przez ich falę. Ja myślę, że jedną z metod jest to, że jak jest pytana o cokolwiek, to mogłaby się nie odwracać plecami, tylko jednak odpowiadać na to. Ale w takim razie pozostali ci politycy prawicy. No dobrze, to porozmawialiśmy o orędziach, a jeszcze przejdźmy na koniec do tej afery ostatniej, czyli do Wisły. One, wszystkie te sprawy dotyczą zdaniem PiS-u Platforma Obywatelska miała zakładać skrócenie linii obrony do linii Wisły. Rzeczywiście tego rodzaju zarzuty były też formułowane przez wojskowych, no bo pamiętamy, że słynna szpica NATO, która była formułowana w Szczecinie i pytano o to, dlaczego jest ona formułowana w Szczecinie. Kwestia skrócenia granic była bardzo często podkreślana i prawdopodobnie była problemem taktycznym ze strony państw NATO, który mógłby się bardzo źle odbić na sytuację
sytuacji Polski. Oceniacie, że to jest rzecz, która może mieć duży wpływ i czy w ogóle to jest poważny cały ten spór? To znaczy ja uważam, że to oczywiście wpisuje się w to hasło i w to referendum bezpiecznej Polski. Dlatego tutaj kwestie bezpieczeństwa tak jak gospodarczego, tak samo tego bezpieczeństwa, które dzisiaj jest zapewniane, jeśli chodzi o pokój w Polsce, no też jest bardzo istotne. I to jest jakby cała strategia, którą Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje, mam wrażenie, od tego czerwca, jak się zmienił szef sztabu. To są dosyć jasne punkty, wizja świata, jaką proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Zdaje się, to hasło to jest bezpieczna przyszłość Polaków, coś takiego. Więc jakby to wszystko są pewnie gdzieś tam odpowiedzi na pytania, które zadają badani w tych fokusowanych badaniach robionych przez Prawo i Sprawiedliwość, na co mają mnóstwo pieniędzy, więc wiedzą, czego oczekują Polacy. Polacy się boją, oczekują bezpieczeństwa. No i słyszą tutaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że o bezpieczeństwo nie dbała Platforma Obywatelska, o bezpieczeństwo gospodarcze również nie dbała, więc ja myślę, że oczywiście, że to w jakiś sposób ugruntowuje takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość to ta partia, która zapewni spokój w kraju dobrobytu. I tyle. To znaczy nie zmieni to kampanii, bo ta kampania już jest ustawiona. Zresztą tak mówią też sztabowcy. Nie będzie żadnych nowych pomysłów i też dlatego cały czas oni wychodzą z tymi czterema najważniejszymi punktami, które mieli. Odpowiadając wprost na pytanie, ja wiem, że to rzadkie u dziennikarzy, bo znamy się na wszystkim, to znaczy zupełnie się na tym nie znam, więc nie chciałbym się wypowiadać w temacie, o którym nie mam bladego pojęcia. Nie zmierzam teraz do kwestii taktycznych, no bo to one są bardzo skomplikowane. Bardziej mi chodzi o kwestie polityczne. Moim zdaniem to nie będzie miało istotnego znaczenia w tym sensie to, od czego zaczęliśmy. To znaczy nie mamy pojęcia, jaki temat będzie wiodący dzień, dwa dni przed wyborami. No dobra, to czy to się przegrzeje też w głowach tych, którzy podgrzewają wszystkie kolejne afery, czy taki miesiąc, bo to jeszcze miesiąc. Prawie że miesiąc nas czeka. Z afery do afery. No ja myślę, że jeszcze pewnie dużo takich być może będzie małych afer, ale myślę, że ta kampania paradoksalnie już jest ustawiona. Ustawiona jest, jak ma wyglądać i nie będzie chyba jakichś większych tematów. Ma być konwencja Prawa i Sprawiedliwości, zdaje się chyba nawet w tym dniu marszu 1 października. Zobaczymy, czy marsz rzeczywiście wpłynie. Ten marsz jeszcze coś może realnie pokazać, w którą stronę zmierza ta kampania. Ale wydaje mi się, że już tutaj nie będzie nowych tematów. To wszystko jest jakby ugruntowane. Nawet to 100 konkretów Platformy Obywatelskiej. Zobaczcie, jak przestało nie to, że działać, tylko jakby Platforma chyba tego nie kontynuuje, media tego nie podnoszą. No coś się takiego stało, że coś... A słuchajcie, a trochę będąc adwokatem diabła, czy to niedobrze, że mamy kampanię i wszyscy czasami coś kitraszą, a czasami coś akurat bardziej pilnują i bardziej wychodzi w kampanii? No bo z drugiej strony, może dzięki temu nie dowiadujemy się, że z jednej strony w Polsce nie ma już demokracji, a z drugiej strony, że Tusk to jest tam, nie wiem, szpieg Putina i tak dalej, tak? Tylko dowiadujemy się o konkretnej aferze wizowej i o konkretnym, bardzo nieciekawym prawdopodobnie planie taktycznym obrony Polski. Że po prostu pewne rzeczy są wyciągane i rzeczywiście możemy się o nich dowiedzieć, nad nimi zastanowić. A być może ci ludzie, którzy do tego doprowadzili, również będą wyciągać wnioski na przyszłość. Moim zdaniem, dlatego ja nie chcę zgadywać, co się jeszcze wydarzy, bo moim zdaniem coś się jeszcze wydarzy przez te tygodnie. Natomiast gdybyście się mnie tydzień temu zapytali, o jakich tematach będziemy za tydzień dyskutowali, no to w życiu bym nie zgadł, a gdybyście mi nawet powiedzieli, jakie tematy się pojawią, to najzwyczajniej w świecie bym wam nie uwierzył. I chwała Bogu, bo drodzy Państwo, no nie jest żadną tajemnicą, że my dziennikarze też jesteśmy beneficjentami tych wszystkich afer, inaczej by się nie oglądali i nie mielibyśmy z czego żyć. Dziękuję serdecznie, Joanna Miziołek, Patryk Słowik. Dziękuję. Dzięki. I drodzy Państwo, jeszcze na koniec sonda. W sądzie zapytaliśmy, czy wschodnia Polska dzisiaj jest bezpieczna. Tak, stwierdziło 48% z Państwa, ale nie 52% z Państwa. Pół na pół podzieleni Państwo jesteście w tej sprawie, tak jak Polska. Dziękuję serdecznie, zapraszam na jutro o 18 w imieniu tutaj Zmiana. Zamiast Jacka Prusinowskiego będzie Kamil Szewczyk. Zapraszam serdecznie.